Szanowni Państwo, witam serdecznie. Mówi Piotr Rokowicz, polski kurs Blendera. Czas zająć się teraz symulacjami płynu i konkretnie przeszkodami w tych symulacjach. W tym momencie nie chodzi o przeszkody natury zewnętrznej, ale o przeszkody wewnętrzne dla płynu, czyli tak zwany obstacle. Obstacle to są po prostu przeszkody na drodze płynu. Mam tutaj symulację przygotowaną w poprzednich tutorialach, która wygląda obecnie w taki sposób. A więc mam jedną kulkę fluid rzuconą w kierunku dodatnim osi X, a druga, którą przed chwilką usunąłem, jest po prostu wybejkowana z kulki, która była zwyczajnie ustawiona. No i teraz możemy ustawić tutaj jakieś przeszkody na drodze tego płynu. Oczywiście ta dolna kulka zaraz zniknie, jeżeli wybejkuję całość jeszcze raz, ale wystarczy mi tylko ta jedna. Na początek jednak przywróćmy domenę do pierwotnego wyglądu. Ona wygląda w ten sposób. I teraz w tej domenie mogę ustawić sobie jakieś przeszkody. Te przeszkody zrobię ze zwykłego cuba. Ten cube, jak widać, jest ogromny. Ustawię go tutaj. Przeskaluję w osi X, tak aby był dosyć cienką ścianką, na przykład taką. Upewnię się też, że jest on lekko wystający poza domenę. Zobaczymy, czy to będzie dobrze działało. Myślę, że tak go ustawię. Podniosę go też troszeczkę do góry i ustawię go w tym miejscu gdzieś. Dobrze, więc to będzie jedna taka dobra rzecz, którą zrobię. A kolejna dobra rzecz, którą zrobię, to będzie lekko ukośny drugi element, który ustawię w ten sposób. Dzięki temu stworzę coś, co mogłoby stanowić taki próg, czy też taki lejek z dwóch płaszczyzn złożony, który ten płyn powinien skierować w określone miejsce. No i teraz trzeba zdefiniować, żeby to były przeszkody dla cieczy. A więc zaznaczam jeden z tych elementów, klikam na guzik Fluid w ostatnim panelu w moich ustawieniach Blendera i zamiast None wybieram Obstacle. To tak samo robię domyślnie dla drugiego obiektu, wybieram obstacle. No i teraz trzeba rozpocząć symulację, a więc przełączę się od razu do widoku final, żeby zobaczyć, co się dzieje. No i ustawiając się na początku, nacisnę na guzik bake. Będzie trzeba trochę poczekać. Symulacja dobiegła końca, w związku z tym mogę teraz ją uruchomić. Przypominam, że ten obiekt, który jest tutaj, to jest obiekt typu fluid, któremu daliśmy prędkość na dodatnim x równą 3, a więc on będzie rzucony w bok i powinien, jak się spodziewam, rozchlapać się o te elementy. A więc w widoku solid mogę uruchomić całość i jak widać, rzeczywiście to działa. Proszę zobaczyć, moje obstakle działają. Jeżeli się im przyjrzę dokładniej, to widać, że płyn rzucony leci sobie spokojnie, zderza się jakoś tam z tym obiektem. No i ulega rozpłaszczeniu oczywiście, rozchlapuje się na boki, a następnie ciurkiem spływa. Widać także, że tutaj jest zachowana pewna odległość od tego obiektu, która jest zależna od rozdzielczości tak naprawdę i od granularności, ziarnistości tej symulacji. Na razie mam wybraną ziarnistość dla domeny rzędu 25, więc to jest bardzo mało i stąd właśnie taka duża odległość między jednym a drugim obiektem. Gdybym miał 250, to miałbym tutaj elegancką symulację płynu, ale musiałem na nią bardzo długo czekać, bo się będzie powoli liczyła. Ten płyn później spływa sobie i widać, że śmiesznie się skleja w takie kulki. No, to można uznać za krople albo za coś podobnego. Normalnie płyn by się w takie duże kulki nie zmieniał, nie zlepiał. No i to jest w zasadzie wszystko, co można powiedzieć. Przynajmniej w takim zarysie początkowym. I teraz ustawienia, które mamy do dyspozycji. Jeżeli kliknę w taki obiekt, to widzę, że mam tutaj, podobnie jak w przypadku fluidu, Volume Initialization. I teraz jest wybrany sam volume, a mogę wybrać również powierzchnię obiektu tylko i wyłącznie, albo oba te elementy naraz. Jeżeli wezmę sobie both, w tym momencie powinienem zrobić jeszcze raz dla tych domyślnych ustawień bake'a, no więc ponieważ Wy nie musicie czekać na tego bake'a, to go zrobię. Kliknę w domenę i jeszcze raz bake. Bake'owanie ma się już ku końcowi, skończyło się, a więc teraz odpalam i widzimy, co się dzieje. Jak widać teraz, trudno powiedzieć, czy jest jakaś różnica, musiałem porównać to z poprzednim filmem. Ja o co czekałem dłuższą chwilę, więc zdążyłem zapomnieć, jak to wygląda, ale może Wy pamiętacie, jeszcze to odtworzę kilka razy. No i po prostu widać, że to działa. Pozostałe opcje to są opcje związane ze spływaniem cieczy po obiekcie. Mamy tutaj częściowy slip. Mogę wybrać sobie no slip. Zobaczymy, co wtedy jest. Znowuż zrobię bake'a. Mimo tego, że ta symulacja się nie zakończyła, mogę już ją odtworzyć, a więc puszczam. I jak widać teraz, no widać, że spływa troszeczkę chyba po tej domenie mój płyn. Nawet jest do niej przyklejony przez chwilę. A więc dla jakiejś dobrej rozdzielczości wyglądałoby to dosyć fajnie.
Tak się on tutaj rozchlapuje. Więc jeżeli teraz wezmę sobie przeciwną opcję dla tej domeny, taką jak Free Sleep, to zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Znowuż należy wybejkować. No i teraz, aby zobaczyć, jaki jest efekt tego bejkowania, należy uruchomić animację, a więc zobaczmy. Proszę zobaczyć, teraz nie obserwujemy już tego efektu, w którym ciecz spływałaby przyklejając się. To jest po prostu szybkie oderwanie się od niej. Nie ma tutaj żadnego sensownego oddziaływania, które można byłoby zaobserwować. Widać, że te krople spadają po prostu, w żaden sposób nie doznając przyciągania od tego miejsca. A więc to jest niesamowicie śliska domena, która powoduje, że ciecz na niej będzie zbierała się w takie krople, które nie będą się w ogóle przyklejały. Z pozostałych opcji mam tutaj jeszcze coś takiego jak impact i faktor, czyli siła tego impaktu. To jest parametr, który określa, w jaki sposób mają się zachowywać obiekty, które są ruchome. Na przykład takie, na które woda upadła, albo na przykład, które płyn ma popchnąć, albo które do płynu wpadają. Jeżeli jest jakiś obiekt, który do płynu wpada, to on powinien doznać pewnego spowolnienia. I korzystając z fizyki, tutaj możemy określić, jakiego rodzaju to spowolnienie jest. No i tyle. Na razie nie będę tego pokazywał, myślę, że tyle wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.